Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzja zestawu, który dostałem na Mikołaja. Jest to zestaw 75268 Snow Speeder z Lego Star Wars. No jest to niestety 4+. Moi rodzice widzieli, że to 4+, ale ja się tam zbytnio nie przejmuję tym. I tak mi się zestaw w sumie podoba, w sensie tak. Najbardziej z tego zestawu podoba mi się ścigacz. No oczywiście figurki, nie? No figurki to najlepsza rzecz, jaka istnieje. Ale najbardziej z tego zestawu podoba mi się śmigacz w sumie. Zaraz sobie cały omówimy. Ale tak, chyba omawianie samego zestawu zacznę od kartonu. Karton prezentuje się tak, z przodu jak widzicie mamy pokazane tutaj wszystkie rzeczy, funkcję bawialną, czyli strzelające działko. No naprawdę dobrze strzela. Myślałem, że strzela beznadziejnie, ale strzela dosyć dobrze. A z tyłu kartonu opis zestawu, na przykład naucz się budować i tak dalej, więc chodzi, że instrukcja. Blastery też tutaj pokazane i nie ma, słuchajcie, jak ja jestem zadowolony z tego zestawu. Nie ma tych głupich blasterów, które są na strzelanie tym groszkiem czerwonym albo niebieskim. To jest po prostu najgorsza rzecz, jaka powstała w LEGO Star Wars. Są zwykłe blastery. Tutaj mamy od góry takie klocuszki i ludzi w skali 1:1, jakieś tam ten, instrukcja plus i to w sumie tyle z kartonu. Ja zaraz do was wrócę. Czemu mam żółty ekran? Zestaw zawiera około, słuchajcie, 83 części zawiera zestaw, plus tam jeden element zapasowy znalazł się w moim tutaj pudełeczku. Zawiera on również dwie minifigurki i dwie instrukcje. A taka średnia cena to 60 zł, no 83 elementy za 60 zł to dosyć drogo. Ale no to jest też seria licencjowana, więc licencjonowana, więc no trzeba to wybaczyć. I tak, zacznę chyba właśnie od omawiania figurek. Dostajemy dwie figurki, czyli kierowcę, pilota tego śmigacza śnieżnego, takiego mini, oraz pilota tego statku. Schod, nie wiem jak on się nazywa, pewnie to jest Snow Speeder, a jestem głupi. Tak się prezentuje ta figurka. Ja już taką miejscu mam w ogóle. W sensie teraz akurat jest taką, wygląda, ale mam taką figurkę podobną. Ale no, ta figurka naprawdę. W sensie szturmowiec śnieżny to jest bardzo fajne figurki, są szturmowców śnieżnych. Oczywiście główka taka o standardowa. Nie wiem, czemu mi tak słabo oświetlenie łapie. Standardowa główka. Blaster taki większy on posiada. No i właśnie swój śmigacz. A ten gościu jest naprawdę świetnie wykonany hełm. Bardzo mi się podoba nadruk na tym hełmie. Z tyłu niestety żadnych nadruków nie ma. Dwie buźki, przerażona i wesoła. Z tyłu jakoś tutaj kamizelka, z przodu fajne nadruki. Na nóżkach nawet nadruki się znalazły, więc bardzo fajnie. W obydwu figurkach są na druki na nóżkach, więc naprawdę bardzo fajnie. I to w ogóle mnie zdziwiło, bo ten szturmowiec ma takie strasznie dziwny kolor tych rączek. W sensie, bo w ogóle takich rączek jeszcze nie widziałem. Więc no, fajnie. To figurki chyba omówiłem. I tak, teraz sam ścigacz śnieżny. On się składa, nie wiem z ilu, normalnie będę liczyć, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na 14 elementów. Wygląda tak, nie wygląda źle, w sensie spoko nawet, to jest bardzo ciekawy element. Bardzo mi się podoba, taki jakby silnik, który jak się tutaj widzicie przyczepi to wygląda tak, ale jak się doczepi od góry ten element to faktycznie wygląda jak jakiś silnik. Bardzo to akurat fajnie moim zdaniem zostało wykonane. Ja to sobie zabiorę, żebym ja mógł ten aparat opuścić, o. Tak się prezentuje, no. No spoko, no nawet mi się podoba. Teraz jest ta taka tutaj wysepka, górka, czy co to jest? O, jeden. O! Teraz nie wiem, jak aparat ustawić normalnie, jak człowiek, nie? Taka, o, taka wysepka. I tak, to ma tą funkcję bawialną, czyli to w sumie jest jeden element tej funkcji bawialnej. Tak to odczepię i on się prezentuje tak, o. I to naprawdę wygląda niepozornie, lub jeszcze strzela naprawdę fajnie. Tutaj też mamy właśnie taką górkę, taki odlew. No to są strasznie duże elementy, bo to 4+, a taki odlew, więc ciekawy. Tutaj mam w ogóle też taki odlew, taki, że niby śnieg.
też spoko nawet sprawa. No i taki radar, no zrobiony tak dosyć normalnie, tak mógłbym nawet powiedzieć, że na odwal. Ale zobaczcie sobie, jak to strzela. Ja rozpocznę nowy film, żebym mógł to potem w programie sobie zwolnić. Jak mam nadzieję widzieliście, strzela naprawdę fajnie i to dosyć mocno. Siła rażenia jest nawet zadowalająca. I największy element zestawu, czyli statek kosmiczny, ten Snowspeeder cały chyba. W sensie tak, co mam powiedzieć, no to jest jeden wielki element. Niezbyt to lubię w Lego, no ale okej, da się przeżyć, nie? Rozumiem, tak, szybka, spoko, tutaj też fajne jest w zestawie, że nie ma żadnych naklejek, są same nadruki. Więc to oczywiście na plus. Tak, działka zrobione z sygnalizacji świetlnych, no spoko, nie wygląda to jakoś mega szałowo, ale okej. Tu nawet tył, jak na kilka klocków, nawet spoko wykonany, jak widzicie, są fajnie wykonane te dostatków, ten, no, taki silnik, dopalacz, o, czy jak to się nazywa, z kółka takiego z Lego, w sensie z felgi samej. To też nawet fajny design na makietę jakąś, albo żeby po prostu sobie leciał gdzieś tak na górze. O, albo żeby sobie stał. Sprawdzi się, myślę, dosyć dobrze. No, zestaw oceniam na takie 7/10, bo tak, no duże elementy, czego ja nie lubię, ale oczywiście możecie mieć o tym swoje zdanie. Bardzo fajna funkcja bawialna, to jest chyba jedna z pierwszych funkcji bawialnych, które w Lego mi się podobają. Blastery to oczywiście na plus, nie strzelające blastery w sensie. No, mało elementów, dosyć duża cena, więc dlatego taka 8 wleci. A ja już dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć.